Słuchasz Radia Pryzmat, Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie. Przystanek Kraków. Cześć, właśnie minęła godzina 19. Przed wami Przystanek Kraków, a witają was Oskar Iwaszko i Rafał Gorlicki. Witam państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj na naszej antenie dowiecie się o polskich emigrantach w Brazylii, którzy opuścili swoją ojczyznę 200, 150 czy 100 lat temu, a których potomkowie stanowią obecnie bardzo liczną grupę w tym kraju. Zostańcie z nami. Wywiad z Mateuszem Jakubowskim przybliży wam realia życia Polonii w Ameryce Południowej. W tej chwili mówi się o tym, że jest w Brazylii mniej więcej do 3 milionów osób o polskich korzeniach, więc przy czym na twoich filmach widać, że to już najmłodsze teraz współczesne pokolenie rzadko kiedy mówi w tym języku ojczystym. Czy spotkałeś się też z jakimiś formami kultywowania polskiej tradycji? Z całą pewnością, to zacznijmy od takich rzeczy, no podciągnijmy to tak pod kultywowanie. To na pewno jest kultywowanie. Kuchnia przede wszystkim, to się zaczyna się od religii i od kuchni. Tam ci polscy Brazylijczycy, oni są bardzo religijni. Zresztą historie tych Polaków, one są, którzy przybyli do Brazylii, one są niesamowite i tam też właśnie na kanale o tym opowiadałem, że tam było wiele rodzin, które po prostu wyprzedały wszystko, co miały, czyli po prostu chałupę wyprzedali to, co mieli. I na te statki do Brazylii oni wsiadali i oni płynęli po prostu z Biblią, z obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej i z niczym więcej. Więc oni byli bardzo religijni i ta religijność pozostała w Brazylijczykach, więc oni kultywują na pewno tą polskość przez religię, modlą się po polsku na przykład. No i kuchnia, pierogi, kiełbasa, to te takie polskie dania oni robią do dzisiaj i nie robią tego od święta. No od święta robią czarninę. Robią czarninę, ale nie wiem, czy u was się je na co dzień czarninę, bo w Szczecinie nikt nie je. Tak tam na święta to jest właśnie czarnina, ale takie właśnie pierogi czy kiełbasa, to jest standard, który po prostu często gości na kuchniach, więc w kuchni. To są takie rzeczy, które kultywują. No a poza tym język, to tak jak widziałeś, że starsi ludzie, oni mówią jeszcze po polsku bardzo ładnie, bo tam dziadek mówił po polsku, mama mówiła po polsku, to oni też mówili po polsku. Pokolenie też w naszym wieku, no już odchodzi od tego języka, bo i już no nie jest im ten język potrzebny. Oni już po prostu są Brazylijczykami i tą polskość traktują bardziej jako ciekawostkę. Aczkolwiek trochę ludzi tam spotkałem młodych, którzy mówili po polsku, ale tak, gdybym procentowo miał powiedzieć, to na tych młodych ludzi, których poznałem, to naprawdę to jest 5% osób, które po polsku mówią. Tak czy inaczej, ci starsi ludzie mówią językiem, który w Polsce był gdzieś właśnie 100 lat temu, który całkiem różni się od tego, którym my się teraz porozumiewamy. Tak, i ten język jest piękny, na to się od razu zwraca uwagę. Momentami, o tym raz, że język, oni używają języka polskiego, którego używali ich pradziadkowie, dziadkowie. Więc to jest taki język, który, wiadomo, język ewoluuje, a u nich ten język nie ewoluował. Nie ewoluował, także tam różne są ciekawe rzeczy, na przykład jeżeli sklep, no u nas jest sklep, tak? Jak wyjeżdżali pradziadkowie, nie było jeszcze czegoś takiego jak sklep. Więc tam na przykład nie mówi się sklep, tylko mówi się vendo, po prostu vendo odkupować. Więc ten język w niesamowity sposób, on ewoluował. Zresztą są prace magisterskie, doktoranckie właśnie na temat tej ewolucji języka polskiego w Brazylii. I raz, że właśnie bardzo ciekawe są te naleciałości, te nowe z języka portugalskiego, a dwa, niesamowite jest to, jak oni wiele słów używają, których my już dzisiaj nie używamy. W wielu miasteczkach nie mówi się tak, tylko mówi się jo. Na przykład, no dzieci to są siury, kobieta to jest dziwka. Kiedyś wiadomo, była dziewka, ale to ewoluowało u nich, właśnie dziwka. I tam to jest normą, więc to dużo było takich oryginalnych słów. Na przykład kukurydza, no kukurydzy jeszcze w Polsce nie siało się. Właśnie te 200 czy 150 lat temu, więc oni poznali kukurydzę w Brazylii i to dla nich nie jest kukurydza, tylko dla nich jest kana. I dużo słów używają właśnie i zapożyczonych z portugalskiego, i takich z tego języka polskiego, których no my już
albo nie znamy, albo znamy, ale nie używamy. Jak już jeszcze wcześniej wspomniałeś o Czerninie, to jest taki coroczny festiwal właśnie Czerniny w Aurii, który gromadzi właśnie Polaków. Tak, dokładnie. To jest największy polski festiwal w Ameryce Południowej. To jest właśnie ta Czernina w Aurii. Jest też taka instytucja, która się nazywa Braspol, która właśnie angażuje i gromadzi ludzi polskiego pochodzenia. Czy miałeś styczność z jakimiś przedstawicielami tej instytucji? Bardzo duży kontakt miałem z tą organizacją. Ona w Brazylii działa, już nie działa tak jak kiedyś, tak bardzo, bardzo, bardzo intensywnie i na każdym kroku ją było widać w tych polskich miasteczkach, ale ona działa nadal, ona działa cały czas i mimo że teraz ona już tak, ona już jest mniej aktywna, bo tam twórca tego całego Braspolu, on zmarł akurat jak ja byłem na wyjeździe, to miałem w planie spotkać się właśnie z prezesem, ale on niestety już był bardzo słabego zdrowia i w czasie jak ja byłem w Brazylii, to on zmarł, więc teraz to jest tak jakby, no mniej działa, ale oni są dalej bardzo widoczni. Także były miejscowości, gdzie tam naprawdę były grupy skupione właśnie wokół Braspolu, czy to na przykład była Nowa Prata, czy... No dużo, to w sumie nawet nie ma sensu, żebym miejscowości wymieniał. Jak najbardziej oni działają i są w Brazylii cały czas. Tak jak mówiłeś, są całe miasteczka, w których większość to są właśnie Polacy. Znaczy, jest to coś takiego powszechnego, żeby dzieci uczyły się języka polskiego w tych miasteczkach na przykład? Nie, niestety nie jest to powszechne i planuję zrobić osobny odcinek na ten temat, bo nauka języka polskiego w Brazylii jest bardzo ciekawa, bo tam są szkoły, które uczą języka polskiego, ale niestety, nie wiem, czy się spodziewasz takiej odpowiedzi, zainteresowanie jest bardzo małe. Zainteresowanie jest bardzo małe, więc byłem, no tak, w 6-7 miastach na pewno byłem w tych właśnie szkołach językowych. No i tam frekwencja to jest zazwyczaj po kilka osób, po prostu po parę osób na całe miasto. I to, z czym się spotkałem, co jest bardzo ciekawe, zazwyczaj to są osoby starsze. To są osoby starsze, które już wiadomo w życiu sobie poukładały, już tam coś osiągnęły, coś zrobiły, jak do jakiegoś etapu w życiu doszli i doszli w końcu do wniosku, że chce się nauczyć tego języka przodków, gdzie tam zazwyczaj oni wszyscy kiedyś tam mówili, porozumiewali się, ale z czasem to wiadomo, przestało się tego języka używać i się pozapominało. Więc duża część osób, która się tam uczy języka w tych szkołach, na tych lekcjach, to są osoby starsze. Są też dzieciaki, ale to jest sprawa marginalna. Pomijając kilka miejsc, na przykład w Aurii jest są osobne lekcje języka polskiego i tam dzieciaki na to chodzą. Ale generalnie jest małe zainteresowanie. Widać też u tych ludzi taką chęć zachowania takiej pamięci o swoich przodkach. Bardzo często widzę, że jest dużo pamiątek rodzinnych, drzewa genealogiczne na ścianach i koszulki na przykład z godłem Polski, ale to już symbol patriotyzmu. Również są muzea polskiej emigracji. Tak, dokładnie. Tych są naprawdę w wielu miastach i aż w sumie ciężko policzyć nawet w tych odcinkach, które już zrobiłem, ale tych muzeów naprawdę, naprawdę dużo jest i one wszystkie sprowadzają się do podobnej formuły, gdzie to, tak jak powiedziałeś, ci ludzie bardzo mocno kultywują swoich przodków, tak, swoje rodziny, więc te pamiątki po nich są zachowane. No i w końcu wiadomo, te pokolenia, te świeże, nowe pokolenia już doszły do wniosku, że trzeba muzeum otworzyć, tak, że tych rzeczy jest tyle, jest tam mają i książki, które mają po 150 lat właśnie po pradziadku i narzędzia, z którymi przyjechali do Polski albo narzędzia, które zrobili na dzień dobry, jak musieli wykarczować te lasy, żeby móc zacząć pole uprawiać. Także w znacznej części tych miejscowości polskich są właśnie takie muzea, gdzie można się dowiedzieć, jak wyglądało to życie, jak Polacy przybyli w tamto miejsce. Czyli można poznać tą historię, że Polacy owszem dostali w kredyt działkę, ale na tej działce była dżungla i musieli to wykarczować, ale ciężko wykarczować ziemię jak gromnicę, jedynie mieli ze sobą i Pismo Święte i... No i można poznać tą historię. Także to bardzo ciekawe muzea. Często są to też takie skanseny, gdzie te polskie, zbudowane właśnie przez Polaków, te takie pierwsze domy, czyli tylko i wyłącznie z drewna. Tam wtedy można po takich chałupach sobie pochodzić, też popatrzeć. I to jest taka druga forma tych muzeów. A jeszcze taka trzecia, bardzo, bardzo oryginalna, to w Araucarii się znajduje. Araucaria to tam Polacy z Indianami mieszkali obok siebie.
Tam różne perypetie były, nasłuchałem się trochę, że z tymi Indianami raz było lepiej, raz było gorzej. No wiadomo, tak, nie oszukujmy się, że to Polacy przyjechali na ich teren, więc raz się dogadywali, raz nie, raz z nimi walczyli, a raz nie. I tam jest wspólne muzeum, jest Muzeum Polaków i Indian, więc nie wiem, czy gdziekolwiek indziej na świecie jest takie muzeum.